24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa ponownie, Dorota Kania, a Państwem i, i moim gościem jest pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Pan minister jest również, oprócz tego, że jest ministrem, jest również kibicem sportowym. Okazało się, że również ocenia naszego selekcjonera. Doskonale ocenia naszego selekcjonera. To są najlepsze mistrzostwa świata, jakie mieliśmy od wielu dekad. Najlepsze w moim życiu. Ostatnie, jakie pamiętam, kiedy wychodziliśmy z grupy, to był Meksyk 86, ale wtedy strzeliśmy tylko jedną bramkę na cztery spotkania, chyba siedem straciliśmy. Więc naprawdę mamy najlepsze mistrzostwa od 40 lat i się nie cieszymy. Cieszymy się, jak widać, się cieszymy. Ale teraz sprawy bieżące, równie ważne jak piłka nożna. Matury, próbne matury, już y, młodzież pisała, różne opinie, jak to zwykle bywa. Część y, uznała, że te matury były łatwe, część, że trudne, że niezrozumiałe. No, akurat to nie dziwi, bo zawsze są takie rozbieżne opinie, jeżeli chodzi o próbne matury, ale chciałam się dowiedzieć czegoś innego. Jak to wygląda w porównaniu do innych lat? Bo przypomnijmy, te, te matury są na zasadzie dobrowolności, nikt nie musi pisać tych matur. I dlatego, ponieważ są na zasadzie dobrowolności, więc te aktualne, do końca danych jeszcze nie mamy, te wrześniowe. Liczba pob pob pobrań, jeśli chodzi o szkoły, była podobna jak w zeszłych latach, w ubiegłych latach. Około 4 tysiące szkół pobrało te próbne matury. No, a przypomnijmy, po co są próbne matury. Próbne matury są po to, żeby po pierwsze przyzwyczaić do nich maturzystów, a po drugie, żeby też dać pewną odpowiedź Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na to, jak mają wyglądać ostateczne arkusze egzaminacyjne, które będą w maju przyszłego roku. To znaczy, bo to jest ciekawe, dlaczego, to znaczy, czy to są sugestie odnośnie pytań? Centralna komisja egzaminacyjna zawsze próbuje przystosować zarówno w formę ostateczną, jak i poziom trudności do aktualnego, aktualnych możliwości maturzystów. To nie jest tak, że Centralna komisja egzaminacyjna jest ślepa i głucha na to, co się dzieje w, w, w szkole. Centralna komisja egzaminacyjna, egzaminacyjna doskonale wie, że to są również maturzyści, ci uczniowie, którzy są abiturientami tego, rocznymi, to są uczniowie, którzy byli w nauce zdalnej przez długi czas, wówczas kiedy była pandemia koronawirusa, to nie są tak poszkodowane roczniki jak ten rok temu i zwłaszcza ten dwa lata temu, ale jednak początek tej przygody ze szkołą średnią przypadał na naukę zdalną. To wszystko Centralna Komisja Egzaminacyjna bierze pod uwagę i ostatecznie ustala kształt tej matury właściwej już majowej. Y Wraca co jakiś czas temat psychiatrii dziecięcej i opieki nad dziećmi. Minister niedzielski mówił od minister zdrowia, że będzie, będą dodatkowe pieniądze na, na psychiatrię dziecięcą. Czy rzeczywiście w tej chwili jest to problem, że coraz więcej dzieci korzysta z pomocy specjalistów. Znaczy, jeśli chodzi o psychiatrię, to to jest kwestia, która wychodzi poza zakres kompetencji Ministerstwa Edukacji i nauki. Natomiast jeśli chodzi o opiekę psychologiczną i opiekę specjalistów pedagogów specjalnych logopedów i tak dalej to to jest rzecz, która rzeczywiście jest w kompetencjach ministerstwa i należy podkreślić jedną niezwykle ważną rzecz. Otóż już w tym roku przeznaczyliśmy 700 milionów złotych na dodatkowe zajęcia i dodatkowe 18 tysięcy etatów specjalistów, w tym psychologów. To jest wzrost o około 80% w stosunku do dotychczasowej liczby etatów. Na przyszły rok w budżecie państwa, który będziemy głosować w czwartek przeznaczyliśmy w subwencji miliard 800 milionów złotych na opiekę psychologiczną, opiekę Specjalistów w szkołach. No to są nakłady, które nigdy nie były spotykane w polskiej szkole. Powtórzmy, miliard 800 milionów złotych na 18 tysięcy dodatkowych etatów w szkołach, to są etaty psychologów, pedagogów specjalnych i specjalistów z rozmaitych zakresów po to, żeby wychodzić naprzeciw tym problemom, które w szkole się pojawiają. Tak, a one się pojawiają z różnych powodów. Pewnie również że jest, jest to pokłosie nauki zdalnej i przebywania dzieci w, w zamknięciu, w braku wspólnoty, którą mieliśmy, problem, który mieliśmy jeszcze półtora roku temu. Ale to jest głównie przede wszystkim świat internetu, nieograniczony dostęp do internetu, do rozmaitych treści w internecie, brak kontroli nad tym ze strony i rodziców i, i wychowawców, bo też trudno kontrolować to w pełnym zakresie. To jest ten nowoczesny świat, w którym młodzież się gubi. Jest to również pokłosie i warto to podkreślać, ideologizacji dzieci przez rozmaite organizacje, które zwłaszcza w wielkich miastach próbują robić wody z mózgu dzieciom, a później zostawiają te dzieci samym. Sobie, dziecko źle się czuje w swoim ciele, e, dochodzi do b, 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 w życiu już wczesno dorosłym do czy tam młodzież, młodzieńczym do zmiany płci. Takie rzeczy się zdarzają i znów się źle czuje w nowym ciele. Takie robienie dziecku i młodzieży wody z mózgu prowadzi również do bardzo dramatycznych konsekwencji. Za to powinni odpowiedzialność ponosić ci, którzy tą wodę z mózgu robią. Natomiast my wychodzimy naprzeciw tym problemom. 18 tysięcy psychologów, pedagogów specjalnych, specjalistów z rozmaitych zakresów za miliard 800 milionów złotych w polskich szkołach to jest już rzeczywistość, która jest od 1 września. Panie ministrze, są jednak dyrektorzy, którzy uważają i, i dobrze, że takie organizacje jednak nie powinny wchodzić do szkoły, że to jest kwestia kuratora, jeżeli taki problem się pojawia u dziecka, tak? bo w to właśnie skierowanie do specjalisty odpowiedniego, znamy takie przypadki sporo mówiło się na temat rezygnacji z lekcji historii teraźniejszości rezygnacji z podręcznika profesora Roszkowskiego miały być protesty no chyba tak się do końca nie stały. Dzień. rezygnacja z lekcji jest absolutnie niemożliwa historia i teraźniejszość jest przedmiotem obowiązkowym w pierwszej i w przyszłym roku również w drugiej klasie y, wszystkich szkół ponadpodstawowych. I y, sukcesem Ministerstwa Edukacji i Nauki jest to, że od 1 września y, 350 tysięcy młodych ludzi po raz pierwszy od dekad, całych dekad. Uczy się historii najnowszej państwa polskiego od 1945 roku w Zwyż. I to jest rzecz niezwykle dobra, dlatego że ci ludzie będą mieli wiedzę na temat najnowszych procesów historycznych i nie będą poddawani takiej manipulacji jak ich, jak ich rówieśnicy. Jak ich, przepraszam, nie rówieśnicy, tylko ich koledzy z wcześniejszych roczników. Natomiast jeśli chodzi o podręcznik. Ministerstwo Edukacji i Nauki dopuszcza podręczniki i nie nakazuje ich stosowania. To nauczyciele decydują, z jakich, z jakich podręczników korzystają. Oczywiście ta cała nagonka na pana profesora Roszkowskiego, nagonka na, pod na podręcznik do historii teraźniejszości autorstwa pana profesora Roszkowskiego spowodowała, że wielu nauczycieli się wystraszyło, ale w wielu szkołach ten podręcznik jest używany. Co więcej, to jest ciekawe, że ten podręcznik jest bardzo często czytany dziś przez byłych uczniów, to znaczy już dorosłych ludzi, którzy nie uczyli się w Szkole Historii Najnowszej, ale zna Mając sławę tego podręcznika, kupili go w wielu egzemplarzach i czytają, to też jest bardzo dobre, bo społeczeństwo nabywa wiedzę na temat najnowszych procesów historycznych, a w szkole hit. Czyli historia i teraźniejszość jest dziś nauczana i jest przedmiotem obowiązkowym dla 350 tysięcy młodych ludzi. To jest duży sukces. Tym bardziej, że Polska ma bardzo ważne rocznice. Dzisiaj rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Mamy również polski grudzień 70, masakry na wybrzeżu. Wcześniej ta nauka pozostawała sporo do życzenia dla wielu ludzi. Wybielanie twórców stanu wojennego, właściwie Hunty Wojskowej Jerozolskiej. Wybieranie wybielanie Kiszczaka, przypomnijmy Adam Michnik, mówił o nim, że to jest człowiek honoru. To zostanie zmienione w tym y, nauczaniu. Czy przede wszystkim będzie pokazana prawda? 13 grudnia 81 roku to była zdrada narodowa. To jest zupełnie oczywiste. To był atak Jaruzelskiego i jego kamradów komunistycznych na naród polski. To jest zupełnie oczywiste. To, co się działo później w wyniku wprowadzenia stanu wojennego, te prześladowania, te zabójstwa, kopalnia wujek i tak dalej, ale później, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o możliwości rozwoju narodu polskiego, my za to płacimy do dzisiaj. Emigracja. I ci zdrajcy, ludzie, i ci zdrajcy ludzi nazywani, do, Właśnie ludzie nie do migracji przeciw. Oczywiście, że tak. My za to płacimy jako naród do dzisiaj, powtarzam. I to musi być przedmiotem wiedzy najmłodszych naszych, czy młodych naszych rodaków, bo to wybieranie i mówienie, że stan wojenny to było ratowanie Polski przed agresją ze strony Związku Radzieckiego, zło. no to są właśnie ci komuniści, których potomkowie do dzisiaj są w rozmaitych mediach prawda polskojęzycznych, albo w parlamencie, i którzy dalej mówią, że Jaruzelski to bohater. Ktoś, kto atakuje naród polski z czołgami, wyjeżdża na naród polski, nigdy nie jest bohaterem. Jest po prostu zdrajcą narodu polskiego i to są fakty historyczne, które trzeba przekazywać. Dzisiaj, 13 grudnia, wprowadzenie stanu wojennego. Będziemy o tym mówić na antenie Polskiego Radia 24. A ja bym chciała pana ministra zapytać o bieżącą politykę. Ważne rzeczy się dzieją w polskim parlamencie. W nocy komisja sejmowa negatywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie pana ministra Zbigniewa Ziobro z funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Pan rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pan Rafał Bo Bochenek mówi, że jest przekonany, że minister zostanie obroniony. No, proszę państwa, no, fakty są następujące. To jest najlepszy minister sprawiedliwości i prokurator generalny po świętej pamięci Lechu Kaczyńskim w historii III Rzeczpospolitej. Dowodzą tego wszystkie osiągnięcia pana ministra Zbigniewa Ziobry, które wczoraj były bardzo dobrze wyartykułowane przez współpracowników pana ministra obecnych i byłych, jak na przykład przez pana ministra Wójcika, bo opozycja skupiła się oczywiście na rzeczach, które nie mają najmniejszego znaczenia dla Urzędu, dla urzędu Ministra Sprawiedliwości. Skupiła się na chuspie tak naprawdę i na obrażaniu pana ministra Zbigniewa Ziobry. Natomiast współpracownicy pana ministra wczoraj obserwują tę debatę do samego końca, wypunktowali opozycję, bo mieli argumenty, opozycja tych argumentów nie ma. Powtarzam, to jest najlepszy minister sprawiedliwości po Lechu Kaczyńskim. Pamiętajmy, że święty świętej pamięci Lech Kaczyński wówczas, kiedy sprawował swoją funkcję ministra sprawiedliwości na przełomie wieków, to był niezwykle trudny czas takiego jeszcze mocnego funkcjonowania gangów, mafii Bruszkowskiej, Włomińskiej i tak dalej, i tak dalej. To swoją polityką karną, swoją polityką sprawiedliwościową, no przyczynił się bardzo bardzo mocno do rozwiązania tego problemu. Wówczas współpracownikiem pana, pana, ówczesnego ministra Lecha Kaczyńskiego był również pan minister Zbigniew Ziobro i później ten jego politykę kontynuował. To, że w niektórych obszarach nie udało się zrobić porządku, to, że w niektórych obszarach rzeczywiście widzimy duże mankamenty, jak na przykład w obszarze sądownictwa, to jest fakt, tylko że to nie jest wina pana ministra Zbigniewa Ziobry, tylko tej samej opozycji, która wczoraj go szkalowała na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, tej samej opozycji, która spocona biega do Brukseli po to, żeby atakować państwo polskie za wykonywanie wewnętrznych własnych kompetencji państwa polskiego nieprzekazanych Unii Europejskiej. I tej samej spoconej opozycji, która tam na kolanach błaga urzędników brukselskich, żeby nam wstrzymano pieniądze, nam, czyli wszystkim państwu, którzy nas słuchacie, społeczeństwu polskiemu. To jest minister, który musi pozostać na swoim stanowisku, tak też będę ja głosował, tak będzie głosował Klub Prawa i Sprawiedliwości, co do tego nie mamy najmniejszych wątpliwości. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, został przesłuchany w prokuraturze regionalnej w Szczecinie. Sprawa dotyczy prokurator Ewy Wrzosek. Ewa Brzesek mówiła, że ym, była podsłuchiwana Pegasusem, więc Pegasus mógł zmanipulować wiadomości na jej komunikatorze. Pytam o to, bo to już sędziowie, to, to jest kontynuacja tego tematu, o którym rozmawiamy, czyli wymiar sprawiedliwości całkowicie upolityczniony, tylko trochę Pana zdaniem. Są niektórzy, którzy nigdy nie powinni być na tych stanowiskach, które piastują, nie powinni piastować tych funkcji, które piastują. Są niektórzy sędziowie, którzy są politykami opozycji, takimi skrajnie jeszcze agresywnymi, totalnymi. To jest taka totalna opozycja w łańcuchach, i oni nigdy sędziami nie powinni być, bo to jest szkoda dla wymiaru sprawiedliwości i rzecz, która rzeczywiście jest do naprawy w Polsce Polsce praworządnej i demokratycznej bardziej niż Niemcy, Francja, Hiszpania czy inne kraje europejskie no ale w tym obszarze sądownictwa, rzeczywiście Polsce w jakimś zakresie niepraworządnej, bo jest jakaś grupa sędziów, jakaś grupa prokuratorów, oczywiście znacząca mniejszość, bo mamy wielu znakomitych sędziów i wielu znakomitych prokuratorów, dzięki temu ten wymiar sprawiedliwości działa. On powinien być ulepszony, ale droga do jego ulepszenia wiedzie poprzez reformy, które są blokowane przez tych, którzy nie chcą tego ulepszenia wymiaru sprawiedliwości i tego, co się dzieje w środowisku sędziowskim. Więc jest taka grupa ludzi, ja myślę, że to jest od kilkunastu do może dwudziestu paru procent sędziów czy, czy, czy prokuratorów, którzy szkodzą wymiarowi sprawiedliwości i w tym sensie nigdy nie powinni zajmować tych stanowisk, które zajmują. Trzeba będzie to, tę reformę kontynuować i to z większym wyśczeniem siłkiem jeszcze po zwycięskich wyborach przyszłorocznych parlamentarnych. Mówi Pan o zwycięskich wyborach. Tymczasem sondaże różnie pokazują. Jeden, jedne sondaże pokazują dziesięcio i wyższą przewagę Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy nad opozycją, a na przykład Kantar pokazuje zwycięstwo opozycji. Pani redaktor, szanowni Państwo, najlepszym komentarzem do tego sondażu Kantarów, który pokazuje przewagę Platformy Obywatelskiej bez programu, pustej ideowo, całkowicie bez pomysłów nad Prawem i Sprawiedliwością Ugrupowaniem wiarygodnym jest wpis pana Donalda Tuska. Co pan Donald Tusk napisał? To prezent pod choinkę. Proszę państwa, prezenty się kupuje. Czyżby pan Donald Tusk coś sugerował? Panie ministrze, musimy powoli kończyć naszą rozmowę, ale chciałam jeszcze zapytać o. Sytuacja w Zjednoczonej Prawicy. Czy rzeczywiście jest rozdźwięk pomiędzy Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością tak duży, że może dojść do rozpadu koalicji? Ja jestem uczestnikiem obrad Rady Ministrów każdego tygodnia, również dzisiaj. Jestem świadkiem rozmaitych dyskusji, nieraz bardzo fundamentalnych i, i ożywionych i to jest normalna rzecz w każdej koalicji, przy czym nie ma tam takich scen i takich sytuacji, o których dowiaduje się później z mediów. Ja uczestnik na bieżąco tych dyskusji i również biorący udział w tej dyskusji czytam później w mediach, że są jakieś kłótnie czy jakieś, jakieś ogromne nieporozumienia. Mamy niekiedy różne zdanie w, roż, w różnych sprawach i dla, pod tego jest również Rada Ministrów, żeby, żeby debatować na ten temat. Od tego są Również kluby parlamentarne, żeby debatować na ten temat. Natomiast nie ma żadnej kłótni. Idziemy dokładnie w tym samym kierunku jedziemy dokładnie na tym samym wózku, w kierunku poprawy sytuacji Rzeczpospolitej, w kierunku naprawy po okresie rządów naszych poprzedników, w kierunku budowy silnego i dumnego państwa na arenie międzynarodowej. A to, że niekiedy mamy różne pomysły na środki, żeby ten cel zrealizować, to jest zupełnie normalne w każdej koalicji. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa im gościem był pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kłaniam się państwu.